Drodzy mieszkańcy, zbliżają się święta Bożego Narodzenia i z tej okazji chciałbym złożyć Państwu życzenie. Życzenia rodzinnej i radosnej atmosfery przy wigilijnym stole, żeby świąteczne potrawy budziły wspomnienia radosnego i beztroskiego dzieciństwa. Życzę, żeby przy wspólnej wieczerzy, oprócz rodziny i znajomych, zasiedli tacy znakomici goście jak miłość, nadzieja, życzliwość, tolerancja i zgoda. Święta to idealny czas na porzucenie waśni i sporów. To czas na wybaczenie krzywd i wyciągnięcie ręki do drugiej osoby w geście pojednania. Dlatego życzę Państwu, żeby ten radosny czas wypełniony był rodzinną miłością, życzliwymi rozmowami i tolerancją dla odmiennych poglądów, tak, aby nowonarodzony Zbawiciel odnalazł w Państwa domach i sercach ciepłe i przytulne dla siebie miejsce. A zaraz za świętami kroczy nowy rok. Jak każdy nowy rok, jest nieznany i pełen znaków zapytania. Chcę życzyć Państwu w nadchodzącym 2024 roku dużo chęci i woli do marzeń, a także sił i wytrwałości, aby te marzenia realizować oraz żeby w ich realizacji wspierali Was najbliżsi i przyjaciele. Życzę po prostu apetytu na życie. Chcę dołączyć jeszcze jedno życzenie, żebyśmy wspólnie jako mieszkańcy spowodowali, że Sochaczew będzie miastem tętniącym życiem. Miastem, w którym chce się mieszkać i do którego chce się wracać. Dużo uśmiechu i wszystkiego najświąteczniejszego. Andrzej Kuśmirek, radny Rady Miejskiej w Sochaczewie.